Redakcja tvmalbork.pl miała okazję poznać z bliska Parlament Europejski i w związku z tym w dniach od 10 do 12 grudnia bieżącego roku przebywała w Strasburgu, który jest jego oficjalną siedzibą. Decyzją państw członkowskich Unii Europejskiej Parlament organizuje w Strasburgu 12 sesji plenarnych rocznie. Biura poselskie, władze klubów oraz komisje parlamentarne mieszczą się jednak w Brukseli, gdzie ma miejsce większość prac legislacyjnych. Zwołuje się tam także dodatkowe sesje plenarne. To właśnie w tych miejscach tworzy się wspólna europejska polityka. Nam udało się zamienić kilka słów z Jarosławem Wałęsą, z którym rozmawialiśmy na temat najważniejszych inwestycji w naszym regionie, a także podpytaliśmy o jego polityczne plany. Z jednej strony wiadomo, że to Donald Tusk, pełniąc jeszcze rolę premiera, podjął decyzję o rozpoczęciu budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną. Z drugiej, jak zapewne pan wie, Zarząd Województwa Pomorskiego negatywnie zaopiniował, tak, te plany inwestycyjne, mając zastrzeżenia do budowy przekopu ze względów ekonomicznych i przyrodniczych. Proszę mi powiedzieć, jakie jest pana zdanie na ten temat? Potrzebny jest ten przekop nam, czy jednak jest to wyrzucanie pieniędzy w błoto, tak, pieniędzy podatników? Takie projekty należy rozpatrywać od początku, tak? Nie zawężając patrzenia tylko na to, jak bardzo to jest potrzebne, tylko jak bardzo to będzie miało też wpływ nie tylko na rozwój ekonomiczny, ale też na środowisko. Z takiego punktu widzenia przekop na Mierzei Wiślanej nie powinien się odbyć, bo wpływ na środowisko będzie bardzo drastyczny, bardzo negatywny i to zostało potwierdzone i z samego tego faktu nie należałoby tego to robić. Argumentem za jest rozwój portu w Elblągu, ale no powiedzmy sobie szczerze, to nie będzie port, który będzie przyjmował statki dalekomorskie i nie stanie się jakąś potęgą portową, która będzie alternatywą dla Gdańska, Gdyni czy Szczecina, czy Świnoujścia. No, to są po prostu fakty. Tymczasem ten rząd uważa, że wie lepiej, tymczasem no, tak się nie wydarzy. Zrujnuje się środowisko, nie zbuduje się światowej klasy portu w Elblągu, bo po prostu nie ma na to takich możliwości, nawet jeżeli ten przekop powstanie. I to będzie jednak marnotrawstwo i środowiska, i pieniędzy, bez żadnych konkretnych rozwiązań i rezultatów w postaci właśnie rozwoju tego portu w Elblągu. Tak, ale nie wydaje się panu, że byłaby to szansa na rozwój takich mniejszych portów, jak na przykład port we Fromborku, w Tolkmicku, w Kadynach? A w jakim kierunku te porty miałyby się rozwijać? Przyjmując jakiego rodzaju towary czy usługi? Naprawdę rozwój tych małych portów nie uzasadni wydatków, które będzie trzeba ponieść, nie tylko wydatków finansowych, ale też środowiskowych, które no, niestety staną się, jeżeli ten przekop nastąpi. No, tymczasem było jakieś wbicie łopaty kilka tygodni temu, z tego nic naprawdę nie wynika, bo to odbyło się jeszcze przed decyzją środowiskową. Tymczasem nie ma też zabezpieczenia finansowego w budżecie państwa, które miałoby rozpocząć tą budowę tak naprawdę. Także to wydają się takie PR-owe zagrywki, które może do niczego nie doprowadzą. Przypomnę, że było też głośno sprawa odbudowy przemysłu stoczniowego w Szczecinie. Była położona stępka już prawie 2 lata temu. Gdzie jest ten prom, który miał powstać? Nie ma nawet chyba do niego projektów. Tak wygląda niestety podchodzenie do wielkich projektów ekonomicznych tego rządu i chyba wszyscy gołym okiem teraz możemy zauważyć, że to są tylko i wyłącznie zagrywki PR-owe. A proszę mi powiedzieć, czy temat przekopu Mierzei Wiślanej był może poruszany albo w komisji, w której pan działa, tak, rybołówstwa, albo w ogóle podczas jakiejkolwiek komisji tutaj? W Parlamencie Europejskim o tym nie dyskutujemy, bo to się odbywa w innej instytucji, w Komisji Europejskiej. Ale rzeczywiście można by przygotować petycję do Komisji Petycji, która będzie właśnie zwracała uwagę na to, czy nie naruszana jest Natura 2000, czy habitat
roślin czy zwierząt, który może być tam zagrożony tą budową. Także zachęcam tych, którzy chcą zwrócić uwagę Parlamentu Europejskiego na tą budowę, na tą propozycję w kontekście właśnie ochrony środowiska. Kacper Płażyński w jednym z wywiadów zarzucił Panu, że w przypadku przegranej w wyborach samorządowych nie porzuci Pan Brukseli, ponieważ, jak to powiedział, misja zagraniczna jest dla Pana ważniejsza niż oddanie się ważnym sprawom lokalnym. W Pana wykonaniu przypomina to przygodę, zabawę w samorząd, niż rzetelne podejście do kwestii Gdańska i tego, w jakim kierunku ma się zmieniać. Trafnie to ocenił? Nie, trochę dziecinna, jeśli się patrzy na to w taki sposób. Miałem teraz zrezygnować z mandatu i wrócić do Gdańska, żeby być społecznikiem, tak? No, zostałem wybrany do Parlamentu Europejskiego i kontynuuję swoją misję. Mam jeszcze wiele do zrobienia tutaj w Brukseli i też chciałbym, żebyśmy wszyscy pamiętali o jednej bardzo ważnej rzeczy. To tutaj podejmuje się takie decyzje, jak na przykład ile będzie pieniędzy w kolejnej perspektywie finansowej i ile będzie pieniędzy dla również gdańskiego i pomorskiego samorządu. Czy tak naprawdę nie działam też na rzecz samorządu, będąc tutaj w Strasburgu czy w Brukseli? To jednak tak, więc pamiętajmy, że pracuje dla całego naszego województwa, będąc daleko i zajmując się może jakimiś innymi sprawami, ale jednak ważnymi, bo te środki, które w tej chwili są wykorzystywane przez nasz region, są ogromne, świetnie sobie z nimi radzimy i teraz należy zwrócić uwagę na to, ile będzie tych środków w kolejnej perspektywie, ile będzie przeznaczonych i dla Malborka, i dla Gdańska, i dla wszystkich naszych miejscowości. W jednym z wywiadów wyczytałam już właśnie po tych wyborach, tak, że nie będzie Pan startował po raz kolejny do Europarlamentu, bo jak to Pan powiedział, życie nie kończy się na polityce, a zatem... Możliwe. Najprawdopodobniej nie będę kandydował do Parlamentu Europejskiego, ale to się wiąże z tym, że to jest bardzo wymagająca praca. Ona wymaga to, żeby być tutaj, na miejscu, tak? Tutaj pracować w komisjach i zabierać głos w każdej sprawie, która dotyczy Polski, nie tylko. Ale to oznacza mniej czasu dla rodziny. Ja w międzyczasie założyłem rodzinę, mam dwójkę małych dzieci, 4-letniego synka i 6-miesięczną córeczkę. No i chciałbym być bardziej widoczny i bardziej aktywny w ich życiu. Więc połączenie jednego i drugiego jest możliwe, ale bardzo trudne. I ja patrzę właśnie w perspektywy ojca, którym chciałbym być może troszeczkę lepszy niż mój własny ojciec. Dlaczego? Dlatego, że on poświęcił się całkowicie sprawom Polski i zaniedbywał trochę rodzinę w latach 80. Ja nie chciałbym powtórzyć tych samych błędów.